Czołem, żołnierze! Czołem, panie Króliku! Mundur żołnierski od niepamiętnych czasów był ozdobą naszego miasta. Tutaj, ważny na granicznym grodzie, widok żołnierza był obrazem codziennym i zwyczajnym. Dawał mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Wojsko, zarówno przez swoje inwestycje, jak i działalność, walnie przyczyniało się do rozwoju Sanoka. Szczególnym powodem do dumy mieszkańców był rok 1918, kiedy po latach zaborów na ulicach miasta pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Nie było to jeszcze regularna polska armia, ale jej zaczyn, utworzony społecznie z potrzeby serca, z wniosłości chwil. Sanoczanie powitali żołnierzy jeszcze w austriackich mundurach, ale już z narodowymi orzełkami na czapkach i biało-czerwonymi opaskami na rękawach. Polskie wojsko wracało nareszcie tu, gdzie ponad 100 lat wcześniej Ksawery Krasicki po raz ostatni bronił Sanockiego Zamku przed wojskami zaborcy. W międzywojniu chlubiliśmy się posiadaniem słynnego drugiego pułku strzelców podhalańskich, którego kapelusze z dumnym orlim piórem uświetniały każdą ważną uroczystość. Pułk był również organizatorem i animatorem wielu miejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wspierał wszelkie działania służące regionowi, Sanokowi i jego mieszkańcom. Gdy nadeszła chwila próby we wrześniu 1939 roku, Sanoccy Podhalańczycy oddali daninę krwi na ołtarzu ojczyzny, bohatersko spełniając swój żołnierski obowiązek. Podczas okupacji mundur polski zniknął znów z ulic miasta, lecz tylko pozornie. Nie było go widać na paradach i uroczystościach, ale wróg słyszał o polskim ruchu oporu, niemal codziennie i dotkliwie odczuwał jego skuteczność. Pojawiał się, wychodząc nieoczekiwanie z lasu, mszcząc się za krzywdy, których doznawali rodacy. Czapka z polskim orzełkiem wojskowym przez kilka lat nie była codziennym obrazem, a gdy się pojawiała, najczęściej była już dla wroga ostatnim. Sanoczanie walczyli o wolność Polski na wszystkich frontach świata, u boku francuskiej, brytyjskiej i radzieckiej armii. Nie zawsze mieli możliwość wyboru sojusznika. Wielu z nich nie udało się nawet dostać do polskich jednostek. Przelewali jednak krew za ojczyznę w bojach toczonych od Atlantyku do Pacyfiku, na lądzie, w powietrzu i na morzu. Zaświadcza o tym pomnik, przed którym złożymy dziś wiązanki kwiatów. Jest on monumentalnym zapisem losów żołnierza, sanoczanina w czasie najtrudniejszej z wojen ludzkości. Po wojnie wojsko powróciło do miasta. W szczytowym okresie jego obecności stacjonowały tu 26 Pułk Czołgów Średnich, po którym pamiątkę jest stojący na ulicy Białogórskiej czołg oraz Wojska Ochrony Pogranicza. Przed dwoma dekadami zlikwidowany został wspomniany Pułk Czołgów Średnich, a następnie jednostka MSWiA, która przeniosła się tu na kilka lat z Kwaszyniny. Pozostała tylko Straż Graniczna, podtrzymując żołnierskie tradycje miasta. Dziś jednak wiemy, że wojsko do Sanoka powróci. Będzie tu stacjonować Batalion Obrony Terytorialnej. To szczególnie niezwykle ważne dla nas wydarzenie. To nie tylko odrodzenie tradycji, ale też wzrost bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Już niebawem będziemy wspólnie cieszyć się z powrotu do miasta polskiego wojska, tak jak to czynili sanoczanie 100 lat temu, w 1918 roku. Przy okazji pragnę złożyć wszystkim żołnierzom, kombatantom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Wojska Polskiego. Wielu sukcesów zawodowych, szczęścia i zdrowia w życiu prywatnym.
Wiemy, że tak jak wasi przodkowie, gotowi jesteście bronić naszej ziemi i jej mieszkańców. Choć mam nadzieję, że nigdy tego nie będziecie musieli czynić. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy ziemi podkarpackiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby z okazji Święta Wojska Polskiego i 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego oraz przywołać chlubne tradycje narodu polskiego, naszych ojców i dziadów, walczących o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla wszystkich naszych bohaterskich rodaków, którzy w walkach spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, własną krew i życie. Ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa, tradycji i czynów naszych przodków oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu. Trzeba! Ładuj! Salwo! Bardzo!